Wpaść dług zaciągnięty u Wiktora. Ile pieniędzy? O Jezu, kurwa, miałbym mu pieniądze oddać. Ile on chciał? Czy to złudzenie? Czy to hologram? Nie, to czyste niebo. Co ja mam pewne drogi? Chciał 35 tysięcy, tak? Czy... Dobra, kurwa. Spróbuj porozmawiać z Barym. Nie wiem jak wam, ale mi się ten Night FM podoba. O kurwa! Dobra, dałem radę. Ej, wiesz co? Kurde, jak będzie możliwość, to kupuję motor. Patrz, jak na luzie przejeżdża między wszystkim. Wszystkimi. Co jest? Gwałt co? Czy co? Ej, ty tam! Zawieź mnie do Reapera! Za! Zależy. Co ci jest? Serio? Będziesz mi teraz zakładać kartę pacjenta! Chcę mieć pewność, że to nie cyberpsychoza. Nie! To jest zwykła! Zwykła awaria wszczepu. Zadowolona? Pomożesz mi? Siadaj. Okej, niech będzie. No to co tak sterczysz? Motor! Motor! Chyba żartujesz, nie wyświetlę! Znajdź jakiś samochód! Kurwa, stupić chyba, wezmę samochód. Kurwa! Nie, no i wierzę. Kurwa! To się nie dzieje! Nie wytrzyma! No właś! Punkt na SCPD! A mówi mi, że satysfakcja gwarantowana! Niech zgadnę. Mr. Stat, seria XCV-19. Tak! Skąd wiedziałaś? No, znam się trochę na wszczepach, także tych lewych. To była wadliwa seria. Producent wycofał wszczepy z rynku. Jak pech, to pech. Jezus! Jedź! Spokojnie, zaraz przejdę. Myślałem, że przyjadę te dzieci. Spokojnie! Spokojnie, ja tu mam pożar w gaciach, to kurwy lecy! Spokojnie, robię co mogę. O mojej dziewczynie, ale jej ta odpowiedź nie zadowoliła. Już ja pierdolę, kurwa! Musisz się tak drzeć? Wiesz, jaki to jest ból? Jakbym się jebał z elektryczną temperówką! Rozstam ten ból. Cierp z godnością, podobno bólu szlachetny. Bardzo kurwa zabawne! Słuchaj, w ogóle dzięki, że się ze mnie nie śmiejesz, to cenię. No, powiem ci, nie jest łatwo. Pierdol się. Okej, okay, jesteśmy zapłacę, jak będzie po wszystkim. Czekaj na telefon. Ale... Ja pierdol, co jest... Wracamy na chatę. Jeszcze raz. Nie ma nam tego pytania, kuciek. Mam katanę, pistolet i karabin.
co to ma być do cholery? Czemu snajperka? Jak ja się skradam? Kret. Dobra, że ty nie musisz powiększać. O! Kurwa, koleś tipał zrobił mi do mnie. Kurwa, no to nie było celowo, ludzie. Nie zabijaj! No spoko. Kurwa. Kurwa, idą tu. Wyeliminować pieprzony cel! No skąd oni widzą, gdzie ja jestem? Przeczekamy. Czy oni mi dalej goni na tej mapie, czy mi się wydaje? Pragną wam przewodzić. To wasi władcy i przełożeni. Lecz nie są ludźmi! Kim zatem są, zapytacie? Reptilianami! Poznacie ich po zimnych, błękitnych oczach istot zrodzonych przed wiekami na lądolodzie Antarktyki. Swoje prawdziwe oblicza skrywają pod maskami z ludzkiej skóry. Gady od... Myślisz, że prezydent Meyers jest jedną z nich? A skąd tyle strzelanin? Czemu ludzie giną na ulicach, a policji wiąże się ręce? Jaki człowiek urządziłby swoim ludziom takie piekło? I po co? Lecz skąd wzięły się te kreatury, zapytacie? Z Antarktyki, przecież mówiłeś. Dziś kryją się w śniegach biegunów. Wychodź, nic ci nie grozi! Dobra faza. Inteligentna rasa świata. A kto był tego przyczyną? Ich panowie, naukowcy z... Tylko pogarszasz swoją sytuację. Wyłaź! Gdzie mu kasę wiszę w ogóle? Kurwa, ja miałem te pieniądze. Ile brakuje? Ja pierdolę 2000. Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić.
Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. Że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie jej miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Dobra, później mu spłacę te pieniądze. Pewnie nie trzeba, ale nie chcę być mu duszny. Wychodź! Nic ci nie grozi! Wątpię. Gorzej, jak tam też będą mnie szukać. Kurwa. Kurwa, do własnego domu się muszę whakować. Czy przekraść. Ciekawe, jak się tą broń trzyma na plecach? W dupie. Dobra, pukamy. Mam nadzieję, że nie otworzy drzwi. Tak naprawdę będzie, kurwa, trzeba gonić po dachach. Barry? Dobrze pamiętam? Coś za jedna. Vi, sąsiadka z góry. Pamiętasz mnie? Gadaliśmy kiedyś o samochodach. Zachwycałeś się wtedy Mizutani Shion. Ja stwierdziłam, że to gówno dla pozerów. Takie idiotki bez gustu łatwo się nie zapomina. Tak na mnie wtedy spojrzałeś, że zaczęłam rozważać przeprowadzkę na Badlandy. Pamiętam. Czego chcesz? Tak jak my często kogoś tracą. Kurwa, co za opa. Nie wolno ci się łamać, Barry. To najgorsze, co możesz zrobić w Night City. Jesteś gliną. Byłym, ale jednak. Musisz być silny. Bo jeśli nie, ty to... Krep. Ledwo się znamy, a ty nagle przychodzisz i robisz mi pogadankę o moich problemach? Skąd w ogóle wniosek, że coś jest ze mną nie tak? Obserwujesz mnie? Kto cię przysłał? Powinieneś znów otworzyć się na ludzi. Wyskocz z kumplami na piwo. Przypomnisz sobie, że życie toczy się dalej. Użalanie się nad sobą w samotności niczego nie rozwiązuje. Może nie chcę niczego rozwiązywać. Nie przyszło ci to do głowy? Powiedz Petrowej i Mendezowi, żeby sobie odpuścili. Zwłaszcza Mendezowi! Niczego nie rozumiecie. Niczego! No cóż, próbowałam. Co? Zjebałem? Krew, przez chwilę zjebałem. Teraz Perkor po cichu da zdolność w pakowanie. Jak będzie. Teraz to nie, bo nie mam. Chyba. Kurwa, nie. Barry? Dobrze pamiętam? Tak na mnie wtedy spojrzy... Pogadać, to wszystko. Wiem, że tego potrzebujesz, nawet jeśli nie chcesz się przyznać. Czasu nie cofnę, ale zawsze mogę z tobą posiedzieć, posłuchać i powiedzieć, że nie jesteś sam. Chwila, moment. Skąd w ogóle w nie... Ty mnie masz. Twoi kumple prosili, żebym do ciebie zajrzała. Pomyślałam, ej, czemu nie?
To w sumie równy gość. Co z tego, że zupełnie nie ma gustu, jeśli chodzi o samochody? Jednak chcesz oberwać, co? Kurde, umiesz poprawić człowiekowi humor. Może te młotki naprawdę się o mnie martwią? Dobra, wchodź. Chcesz gadać, to pogadaj. Mam wrażenie, że będę się z nim napierdalał zaraz. Mogę usiąść? Kurwa, ale gówno. Znaczy burdel. Ja też niedawno kogoś straciłam. Był dobrym kumplem. Jak to też? A, chodzi o Andrew. O nim też ci powiedzieli? Mój najlepszy przyjaciel. Znałem go całe życie. Jedyna osoba, której mogłem się zwierzać z tego całego gówna. Czyli Vance i PD jest tak samo chujowo jak zawsze, co? Kiedyś jeden typ z Maelstromu zabił młodego chłopaka na moich oczach. Tak dla zabawy. Nic nie mogłem zrobić. Skurwiel był chroniony przez korposów. Klasyka. Nasz komendant dostał w łapę od życzliwego darczyńcy i nagle okazało się, że dzieciak sam odstrzelił sobie głowę. Na twoich oczach. Coś się wtedy zaczęło. Nie mogłem już dłużej. Parę miesięcy później umarł Andrew i wszystko szlak trafił. Nie miałeś z kim rozmawiać o problemach w pracy? A Petrowa i Mendes? Petrowa chce dobrze, ale nie umie gadać o takich rzeczach. A Mendes ich nie rozumie. Uważa, że gliniarze muszą być twardzi. Nie zniesiesz widoku zmasakrowanego dziecka? Widać, masz słabe geny. A jednak powiedziałeś mu, Andrew. Szczerze, mocno się nad tym zastanawiałem. Zresztą, nie wiedzą wszystkiego. I bardzo dobrze. Jak właściwie zginął Andrew? Henry. Normalnie, zmarło mu się ze starości. Zresztą, nie ma się co dziwić. Dlaczego go ten partner był stary? Śmierć ze starości? W Night City? Powinieneś mu wystawić jakiś pomnik. Niech świeci przykładem. Urna w kolumbarium musi wystarczyć. Czyli Andrew był dla ciebie bardziej dziadkiem niż przyjacielem. Tego bym nie powiedział. Był dla mnie takim, że ja wiem, wspomnieniem z dzieciństwa. Przypominał mi o babci. O naszych rozmowach, o czasach, kiedy wszystko było na swoim miejscu. Był... A ta miejscówka tak japońsko wygląda, nie? Mendes gówno wie o życiu. Każdy ma swoją granicę, nawet on. Po prostu jeszcze do niej nie dotarł. Ty dotarłeś. A jeśli ma rację? Może na serio mam słabe geny? Zawsze przeżywali tylko najsilniejsi. Jeśli nie czujesz żalu, to znaczy, że strata nie ma żadnego znaczenia. Może i tak. Dzięki za rozmowę, Vi. Muszę sobie to wszystko poukładać. Jasne. Trzymaj się. Wstać na grobek? Gdzie? Ja pierdolę. Nie mogę. Powiedziałem nie. Po co mam iść po nagrobek? Kret, chciałeś taki zadek. Robotyczny. Experience all of Chromanticore's 16 new flavors and mix it up! Teraz gdzie zaparkowałem? Na chodniku. Chwila. Gdzie mój motor? Ja pierdol.
tak? Nie. Zapomniałam wziąć tabletki, okej. No wyjdź. Ja muszę ten samochód odzyskać. Bo to są niezłe jaja. Kret, cicho. Właśnie Kret, chcesz usłyszeć kawał? Za 57 lat świat będzie tak wyglądał. Goddammit. Kraj, bądź ciekawa, wygram z nimi. Nie ma sprawy, się. Dobra, później muszę tą broń sprzedać. O kurwa! O kurwa! Patrzcie, tam jest rondo przed nami. Ja pierdolę. Jak z kim? Z najsilniejszymi, kapa. Nawet nie wiem, z kim można.
Dobra, chodźmy do tego grobu w końcu. To na grobku. Dobra, zjmijmy to radio. Hej, to ja, ten koleś. No wiesz. Od dymiącego krocza. No tak, tak można to ująć. Dzwonię, żeby powiedzieć, że przelałem już kasę. No i jak? Udało się uratować? No wiesz. No tyle o ile. Najważniejsze, że już nie boli. Jak się zagoi, założy sobie lepszy model. Wiesz coś. Z górnej półki. Po chuja mu to. A po chuja! Po cholerę. A to podchwytliwe pytanie. Bo po co się zakłada Mr. Stada? Żeby łatwiej było trafić do pisuaru. Zapomnij, że spytałam. Na razie. Jedno z zaginionych aut sieci Delamain znajduje się w pobliżu miejsca pani pobytu. Dzięki, znajdę je. To ten samochód? Nie. No, odjechałem tutaj, było 55. Night City. Nazywam się Arif Iqbal. Zapraszam na serwis informacyjny. Dzisiejsze wiadomości lokalne zaczynamy od fantastycznej informacji. W przyszłym roku w naszym mieście odbędzie się długo wyczekiwany Festiwal Kultury Japońskiej. W programie znajdziemy m.in. pokazy brain dance'ów, anime, koncerty z udziałem Teraz co? Liczne warsztaty kulinarne. Sponsorem tytularnym całego festiwalu jest korporacja Arasaka. W imieniu mieszkańców Night City chciałbym was przywitać. Arigato gozaimasu. Uliczny kryzys. W ciągu kilku lat... Kurde, dobra, mówili o anime przez sekundę, to wróciłem, ale... Dlaczego nie mogę z nią porozmawiać? Bo mama była bardzo chora i odeszła. Ale na pewno patrzy teraz na ciebie z góry i wciąż cię kocha. A Preston mówi, że jego tata umarł i mogą go odwiedzać i rozmawiać z nim, kiedy chcą. Bo tata Prestona... On nie poszedł do nieba jak twoja mamusia. To więzienia pewnie. Preston mówi, że jego tata jest w fajniejszym miejscu niż niebo i że to miejsce nazywa się Arasaka. Jenny... I mówi, że gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to mamusia też mogłaby trafić do Arasaki zamiast do nieba. I że wtedy moglibyśmy z nią rozmawiać codziennie. Córciu... Niech mam rozpoznać. Po czym mam rozpoznać ten grób? No hej. Hej. Kurwa, kim ty jesteś? A, w ten sposób. Dobra. Hej, uważaj! Źle. Jeśli ten cholerny żółw był jedyną rzeczą, która trzymała go przy zdrowych zmysłach. Widzę, że zaczynasz łapać. Muszę powiedzieć jego kumplom. Może jeszcze nie jest za późno. Wiesz jak jest. Gdy zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. Barry widział w życiu wystarczająco dużo gówna, żebyśmy mogli zastosować tę metaforę. Dobra, przed teleportacją znajdźmy ten kurwa samochód. Tylko w jakiej jestem w ogóle lokacji? Jak się ta miejscowa nazywa? North Oak. North Oak.
za dużo. Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ludzie. To mnie przytłacza. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zawiesz mnie do garażu i daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. Właź do środka. Tylko jedź wolno i w nic się nie wpadł. Wolno? Potrzeba mi piwko. Potrzeba mi saczek. A zaraz, serce nie mogę uszkodzić? Ej, to boli, ja pierdol, nie wierzę. Dobra, jedziemy tam spokojnie, jak na wojnie. Wiesz, chciałeś ją zabić, więc czemu jej doradzasz? Komu? Pierdolę. Mam dosyć. Potrzebuję krótkiej przerwy. W porządku. Nie możemy tu zostać jeść. Że mi zaraz powie, że ej, już za szybko, to mu chyba walnę. Znaczy, nie mam jak go walnąć, no ale wiecie, o co chodziło. Zginiemy! Kurwa! Kredek, jesteś pewien, że to nie u ciebie? Kurde, no według mnie nie jadę szybko. Kret, powiem ci kawą. Odzyskam samochód w końcu. Kurwa! Nareszcie. Tu spotkam podobnych do mnie. Widzisz? Nie było tak źle. Było strasznie. Ale i tak dziękuję. Dziękuję za pomoc. Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pani konto. Rat? Dobra, mam jedno proste pytanie. Gdzie jest kurwa mój samochód? Gdzie ma bryka? Zaczekaj na naprawienie. No jak? No dobra. Patrzysz w otchłań. Widzimy, dobra. Dobra, jest tu jakiś ten teleport? No jest. No, w garażu zobaczę takich jak on. Dobra, Jezu, ile questów. Dobra, tepaj. A nagle, no, mogliśmy z pani konta 2000 za szybką podróż, jak no kurwa. Patrz, tu cięło mi ręce. Kappa. A, to ty.
Gadałaś z Barym? Postanowił się w końcu ogarnąć? Mendes. Ej, a co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Barego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafi go wysłuchać. No nie gadaj. No i działa co ty kret, kurwa. I tutaj okłamujesz. Cieszę się, że kogoś takiego. Barry jest w marnym stanie. Tak. Czyli poprawię ten kabel trochę, ale... To miało być śmieszne, czy jak? Wprost przeciwnie. Kredy, ja wiem, że mnie okłamałeś tylko po to, żeby zrobić sobie lekką przerwę. Tak było. Kpiłeś z jego problemów, więc o nich nie mówił. A poza wami miał tylko... żółwia. Najlepszego kumpla. Pamiątkę po babci. Przynajmniej póki nie zdech. Nie wierzę, kurwa nie wierzę. Robisz mnie w wała? To serio chodzi o żółwa? Jasne, pewnie. Zajebiście lubię narażać się glinie. Ale dlaczego nas okłamał? Mówił o tym żółwiu, jakby chodziło o normalnego gościa. A jakby zareagował Mendes, gdyby Barry wyznał, że gada ze zwierzętami? Jezu. Barry. Myślałem, że dramatyzuje, że zaraz mu przejdzie. Muszę z nim pogadać. Najwyższy czas. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. Ale teraz trzeszczy, czy nie? No to dobrze. I tak wiem, Kretrze, mi okłamywałeś. To jest Sparta. Nie mam czasu. Gigalier się zabił. Mówiłem, że bez nakazu nie wpuszczam. A żyje. Chcesz pogadać? Petrowa mówiła, że twoja... No kucia kłał. Ciężka. Na Twitchu są maksymalnie 1.5 sekundy albo 3. Na YouTubie jest 18 sekund. Podobny przypadek. Dzieciobójstwo. Gość był w zarządzie Petrochemu, więc korposi przejęli sprawę. Ciągle jeszcze pamiętam koszulkę tego małego. Zielona z takim śmiesznym żółtym kotem. Wchodź.